Jest mi ciężko naprawdę, po prostu walczę sam, sam jestem i sam to wszystko pilnuję, więc nie mam osobiście pomocy. Drużyna Zielonogórska jest w chwilowym dalkim dołku. Wszyscy wywierają za dużą presję na nas i po prostu nerwy nam puszczają. Ten przebieg mojej kariery trochę jest taki destrukcyjny wręcz. I walczyłem z tym wielokrotnie, jakoś tam starałem się to poprawić. Gdzieś tam moja psychika jest czasami rozwiana. Wiadomość o śmierci Tomasza otrzymałem, jak byłem w Rzeszowie. Nie wierzyłem. Włosy dęba mi stanęły. Jesteśmy księżnym. Może wielu stawia sobie pytanie, dlaczego? Odpowiedzi jakiejś wyczerpującej na to pytanie nie jest w stanie dać nam nikt. Żużel, tak jak każdy inny sport, bez kibiców wręcz straciłby sens. To kibice tworzą atmosferę i klimat całych zawodów, co sprawia, że rywalizacja zespołów jest znacznie ciekawsza. Doping buduje każdego zawodnika i motywuje do lepszej jazdy, a osiągnięty sukces przy widowni smakuje nieporównywalnie lepiej. W czasach pandemii, gdy stadiony dla kibiców były zamknięte, rozgrywki traciły na wyjątkowym klimacie. Prezentacje zawodników, które i tak się nie odbywały, nie miałyby większego sensu, a kontrowersyjne decyzje sędziów nie spotykały się z żadną krytyką w postaci gwizdów. Jest jednak druga strona tego medalu, z którą też musimy się liczyć. Odpowiedzialność w tłumie jest znacznie mniejsza, a emocje, jakie panują na meczu, często są negatywne, co nierzadko doprowadza do przejawów agresji czy też mowy nienawiści wobec zawodników. Wściekły kibic po przegranym meczu pod wpływem impulsu jest w stanie zwyzywać zawodnika lub wysłać do niego obraźliwą wiadomość, a o całej sprawie następnego dnia zapomnieć. Jednak jakby wyobrazić sobie, że takich ludzi z wielotysięcznej widowni byłoby chociaż kilkudziesięciu, wówczas dla zawodnika jest to już dużym obciążeniem. I to właśnie na tej jednej osobie ciąży poradzenie sobie z presją przed meczem, a konsekwencje słabych zawodów mogą być jeszcze bardziej przytłaczające. Witam na kanale Żużlowe Historie, gdzie przedstawię Wam przykłady zawodników, którzy nie wytrzymali nacisku z zewnątrz i uciekli się do najgorszego możliwego wyjścia, jakim jest śmierć samobójcza. Zapraszam do oglądania i subskrypcji, co pomoże w rozwoju kanału. Zdrowie psychiczne sportowca z perspektywy wyczynu odgrywa bardzo ważną rolę. Zaburzenia nastroju mogą być dość istotną przeszkodą w zdrowej rywalizacji. W żużlu stabilność emocjonalna jest jeszcze bardziej ważna ze względu na bezpieczeństwo na torze. W tym sporcie każdy po części odpowiada za życie innego zawodnika, a brak wystarczającej uwagi i opanowania może skończyć się tragicznie. Szwedzki żużlowiec Tomas Jonasson w sezonie 2022 przyznał się do depresji, z którą musi się zmagać. Tak wyglądała jazda byłego uczestnika cyklu Grand Prix, kiedy był w dołku psychicznym. Jak możemy wyczytać ze sportowych faktów, sam żużlowiec na łamach jednego ze szwedzkich mediów przyznał, że miewa stany lękowe oraz napady paniki. Dodatkowo okazało się, że tak samo jak Antonio Lindbeck, cierpi on również na ADHD. O ile w tym przypadku mamy do czynienia ze zdiagnozowanym problemem, to nie każdy żużlowiec w historii mógł mieć tyle szczęścia. W tym odcinku przyjrzymy się samobójstwom dwóch polskich zawodników, którzy nie poradzili sobie z narzuconymi oczekiwaniami i obelgami kierowanymi w ich stronę. Warto zacząć od tego, że Polska na tle Europy jest wyspą samobójców. Mimo że kulturalnie kierujemy się w zachodnią stronę, pod tym akurat względem nie odłączamy się od bloku wschodniego. W dodatku mężczyźni podejmują się tego aktu znacznie częściej. W 2019 roku odnotowano 12 tysięcy prób samobójczych, to oznacza, że 33 osoby dziennie dokonują zamachu samobójczego. W Polsce 2,8 raza częściej są to mężczyźni. Z kolei jeśli spojrzymy na te próby, które zostały zakończone zgonem, jest to 15 osób dziennie. Profesor Brunon Hołyst z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego wypowiedział się na ten temat i rozważał on, dlaczego mężczyźni robią to częściej. Mężczyźni są socjalizowani do tego, by tłumić w sobie problemy i nie zwracać wielkiej uwagi na swoje zdrowie, szczególnie psychiczne. To skutkuje nakładaniem na siebie dodatkowej presji. W kulturze maczystowskiej funkcjonuje tabu towarzyszące chorobom psychicznym, skutkiem tego mężczyźni nie wiedzą, gdzie szukać profesjonalnej pomocy.
Mężczyźni twierdzą, że jakoś to się ułoży. Kobiety mają równie dużo obowiązków co mężczyźni, często też opiekują się domem, jednak są bardziej empatyczne i potrafią rozmawiać o problemach. Kurmanek był uważany za wrażliwego człowieka z delikatnym wnętrzem. Perfekcjonistę, który brał do siebie każde niepowodzenie. Czy na pewno tak było? Nawet jeśli te słowa nie są przesadzone i takie stwierdzenia są prawdą, trzeba się zastanowić, jaki człowiek by sobie w jego sytuacji poradził. Jak można wyczytać na pobandzie.com, nie pochodził z dobrego domu. W rodzinie przewijał się alkohol, były przypadki samobójstw. Takie problemy niewątpliwie były dla Rafała destrukcyjne, a musiał się on mierzyć z problemami na torze. Na co dzień był spokojny i opanowany, ale gdy emocje brały górę, eksplodował. Rzucał motocyklem, oponami, nikomu się nie pozwalał zbliżyć, wniknąć w skomplikowaną psychikę. Ludzie go kojarzyli i to też nie sprzyja... Coś jak Matek Dudek, jak Duders. Dokładnie, ale to też jakby nie sprzyja takiemu normalnemu funkcjonowaniu, no bo nie mógł być taki, bo on gdzieś jak wyszedł na torę, to no, wszyscy go widzieli. I generalnie no myślę, że to też się potem odbiło. Jak miał taki bardzo przeciętny mecz, no w ogóle nie szło mu w trakcie tego meczu. No i później był taki też fatalny mecz w Tarnowie, gdzie znowu nie zdobył żadnego punktu na rywal. Jakby presja rosła, on był wkurzony, sprzęt mu nie szedł. Ludzie też jakby no, się denerwowali, no gdzie jest ten dobry Kurmanek, a no pewnie już woda sodowa mu odbiła do głowy. Było do takiej sytuacji tak zwanej pobicia barmana w winiarni po meczu z Częstochową. Te okoliczności do dzisiaj nie są jasne. Pewne jest to, że barman nie złożył zawiadomienia Kurmańskiego. Pojawiła się potem teoria, że właśnie między nimi go szantażował, mówiąc, że albo 50 tysięcy, albo złożę zawiadomienie. O tym dowiedziała się prasa, dowiedzieli się dziennikarze. No i oczywiście jak to dziennikarze chcieli ten temat wyjaśnić, opisać, nagłośnić, to tak jest zawsze najlepiej. I ja tutaj w przeciwieństwie do wielu... Determinacja wychowanka Zielonej Góry w podjęciu próby samobójczej jest przerażająca. Wszystko zaczęło się od zatrzymania żużlowca przez policję. Owe wydarzenie wspominał przyjaciel, Tomek Grabowski. W sobotę wypiliśmy 2 piwka, pojechaliśmy coś zjeść. Prowadził swojego busa. Potem wracaliśmy do mnie. Pod domem zatrzymała nas policja. Wiedziałem, że w niedzielę Rafał ma mecz z Lesznem, potem leci do Anglii, bo jeździ w tamtejszej lidze, a potem do Szwecji. Chciałem go kryć i przesiadłem się na miejsce kierowcy. Gdy po badaniu alkomatem Kurmański otrzymał wynik 0,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, służby policyjne odebrały mu prawo jazdy. Ten nie postanowił wracać do domu. Udał się na stację paliw, gdzie kupił alkohol i linkę holowniczą. Stąd trafił do hotelu, zapraszając ze sobą 2 dziewczyny. Jednej z nich powiedział, że jest jego ostatnią kobietą. W niedzielę pracownica hotelu znalazła martwego już Rafała, powieszonego na klamce od drzwi. Na przestrzeni kolejnych lat kolejni zawodnicy decydowali się na ten czyn. Ostatnie tak głośne wydarzenie miało miejsce 14 sierpnia 2018 roku. Jędrzak był wychowankiem ostrowskiego klubu i tam stawiał swoje pierwsze kroki. W latach swojej świetności jeździł w Sparcie Wrocław, będąc solidną podporą dla zespołu z Dolnego Śląska. Jego najlepszym sezonem był ten w 2012 roku, kiedy to skończył on sezon ze średnią 2 punktów na bieg w Ekstralidze oraz tytułem indywidualnego mistrza Polski. Po następnych latach przeciętnej jazdy w Ekstralidze coś się zmieniło. W 2017 roku Jędrzejak odjechał najgorszy sezon od 7 lat, zdobywając zaledwie 28 punktów w 26 startach. Po tym sezonie musiał szukać pracy w innej klasie rozgrywkowej. Chętnym klubem na pozyskanie go była drugoligowa wówczas Ostrowia Ostrów, więc gdyby zawodnik ten dołączył do klubu z Wielkopolski, byłby to powrót do rodzimego klubu po prawie 20 latach. Wydawało się, że transfer jest bliski realizacji i historia zatoczy koło, jednak Tomasz Jędrzejak w listopadzie 2017 roku postanowił wybrać inny klub, także z drugiej ligi, tym samym rywalizując z tym macierzystym o awans. Na początek zadam Ci pytanie, które miałem zostawić sobie na sam koniec. Ale miejmy to za sobą, bo wiem, że między innymi też dlatego nie chciałeś i gdzieś tam unikasz rozmów z mediami. Dlaczego w ostatnim czasie w Ostrowie stałeś się persona non grata? No wiadomo, pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że podpisałem kontrakt w Rzeszowie i gdzieś tam kibice nie mogą się z tym pogodzić, że nie jednak w Ostrowie, a podpisałem kontrakt w Rzeszowie, więc...
Dołączył on do pozornie bogatego w tamtych czasach klubu z Rzeszowa, gdzie dogadana została także legenda światowego speedwaya Greg Hancock. Zawodnicy z tego klubu mogli cieszyć się wyjątkowo korzystnymi warunkami kontraktu, przez co udało im się zbudować potężny skład jak na realia drugiej ligi. Decyzja popularnego Ogura nie spodobała się części ostrowskich kibiców do tego stopnia, że padł on ofiarą wyzwisk. Zarzucano mu, że liczą się dla niego wyłącznie pieniądze. Mówiąc wprost, nazywali go złotówą. Pojawiły się obelgi i groźby. Jedna z takich była dosyć nieprzyjemna, po której się zastanawiałem, czy nie zgłosić, że jeszcze raz, jeśli się taka będzie miało miejsce taka sytuacja, to po prostu zgłoszę to na policję, więc gdzieś tam miałem jakieś pogróżki osobiste, że już nie będę tutaj przytaczał cytatów, ale to troszeczkę mnie to wystraszyło. Gdzieś tam parę razy miałem opisane auto, porysowane auto. Z tekstami zdrajca i tak dalej. Były prezes Stali Rzeszów Ireneusz Nawrocki, który swoją drogą nadal nie wypłacił wszystkich pieniędzy z kontraktu rodzinie Jędrzejaka, w rozmowie dla Przeglądu Sportowego opisał ciężką sytuację zawodnika w tamtym okresie. On bardzo mocno przeżywał to, co działo się w Ostrowie. Ta nienawiść kibiców, zachowania różnych ludzi. Zorganizowała się grupa kibiców, która groziła, że coś tam obrzuci fekaliami przed czy po spotkaniu. Tomek był również szantażowany donosami do Urzędu Skarbowego i prokuratury. To tak tylko z grubsza. Reszta wiedzy dla mnie. W jednym z ostatnich wywiadów Tomek nic złego o Rzeszowie nie mówił i to pokazuje obraz całej sytuacji. Jeśli rzeczywiście mamy poruszać temat całej sytuacji, warto dodać, że Nawrocki wobec Jędrzejaka był dłużny około 100 tysięcy złotych. Zapewniał on, że wszystkie pieniądze zwróci. Ile warte zatem są słowa byłego działacza klubu z Podkarpacia? Po blisko 4 latach od wywiadu na stronie Sportowe Fakty ukazał się artykuł, w którym okazało się, że pieniądze nadal nie zostały zwrócone, a rodzina bezskutecznie składała rozprawy sądowe. Wracając jednak do wątku burzliwego okresu Tomka, zbliżający się mecz Rzeszowa z Ostrowem był dla niego wielkim obciążeniem psychicznym. Poza wcześniej wymienionymi przyczynami, wśród kibiców wpadł pomysł, aby podczas prezentacji obrzucić Jędrzejaka złotówkami i przywitać go jak wroga. Nikt się jednak tego nie doczekał. 5 dni przed planowanym meczem zawodnik powiesił się, popełniając tym samym samobójstwo. Niemalże wszystkie obraźliwe komentarze po tym wydarzeniu zniknęły z sieci, co z perspektywy czasu wygląda, jakby nikogo nie ruszały przenosiny ostrowskiego wychowanka do rywala z Rzeszowa. Druga część kibiców zachowała się najlepiej jak mogła, oddając hołd Ogurowi 19 sierpnia na stadionie. Obecnie nadal zawodnicy muszą mierzyć się z hejtem. Można wręcz powiedzieć, że ze względu na to, że niemal każdy żużlowiec ma profil na Facebooku lub Instagramie, obrażanie ich nigdy wcześniej nie było łatwiejsze. W sezonie 2022 najgłośniejszym przypadkiem były wyzwiska kierowane w stronę Gleba Czukunowa ze względu na jego rosyjskie pochodzenie. Od sezonu 2023 do rozgrywek żużlowych wrócą Artem Łaguta oraz Emil Sajfudinow, którzy będą musieli przygotować się psychicznie na reakcje kibiców po ich powrocie. Zaplecze psychologiczne i świadomość społeczeństwa to jedne z najważniejszych aspektów, aby zapobiec tragediom i móc się cieszyć sportem żużlowym na zasadzie może czasem ostrej, ale zawsze zdrowej rywalizacji.